Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest pogadanka, bo teraz tylko, że nagrywam. W tym odcinku, w tej pogadance pogadamy o tym, że PS5 zostało wreszcie potwierdzone, znaczy PS5, następna generacja PlayStation, bo nie chcą się przyznać, że to jest PlayStation 5. To po prostu o tym pogadamy. Był jeden materiał, który zalinkowało Sony od Wired. I był też mały leak na Pastebinie o całym tym PS5. Będę to nazywał PS5, bo nie wiem do końca, czy będzie to nazywało się PS5, bo nie mówią o tym PS5, ale będę się starał po prostu tak mówić po prostu. Więc zacznijmy może od materiału na Wired, gdzie Mark Cerny, waifu Cerny i w ogóle po prostu best boy, prezentował PlayStation 5, a raczej jego dev kit i tak dalej. I między innymi możemy się tutaj dowiedzieć o specyfikacji PS5, na przykład, że będzie cały czas na chipie od AMD działać, że będzie na Ryzenie trzeciej generacji działać. No i takie rzeczy w ogóle niby jakoś nie zaskakujące, po prostu PS4 tylko lepsze. Co zastanawia jednak. Będzie wspierało ray tracing. Jak nie wiecie, co to jest ray tracing, to ray tracing to jest basically możliwość lepszego kalkulowania światła. Możecie widzieć, możecie sobie poszukać jakichś porównań na YouTubie bez RTX i z RTX. Znaczy z ray tracingiem i bez ray tracingu gry. Lepiej ogólnie odbija się światło, lepiej są wyświetlane odbicia w kałużach, w lustrach i tym podobne. Nawet mod do Minecrafta wyszedł niedawno. Znaczy to nie jest... Ten mod do Minecrafta to nie był prawdziwy ray tracing, ale mniej więcej to jest coś w tym stylu. No, ale tak naprawdę to jest największa z tym news, że to jest ray tracing, co jest bardzo dobre. Znaczy obecne karty graficzne nawet mają trochę problemów z ray tracingiem, bo nawet ten RTX najnowszy, 2060 bodajże on się nazywa, nadal performance nie jest najlepszy w każdym razie, więc to jest... Ciekaw jestem, jak to będzie rozwiązane, czy o nagle po prostu nie będzie spadało do 30 klatek z 60 FPS-ową grą. I Cerny tutaj później mówi, że bardzo był zawiedziony, że niezbyt dało się zrobić coś, znaczy niezbyt się zmieniło audio w przejściu z PS3 na PS4. I PlayStation 5 będzie jakoś to celowało, żeby lepiej zrobić audio w 3D. Prawdopodobnie będzie to lepiej działało, jak macie setup surround, a nie po prostu stereo. Że będziecie mogli na przykład słyszeć wroga w grze, tam jakiegoś przeciwnika, nie wiem, wasze chodzenie stóp. Ogólnie 3D audio ma być tutaj wielkim nastawieniem, co jest ok, zakładam. No, ja osobiście nie mam surround głośników i tak dalej, więc mnie tam zbytnio to nie interesuje. Możliwe, że byłoby to dobre dla ludzi grających w słuchawkach, to mogłoby też być ok. Jakby bardziej chcieli zrobić to 3D audio, to byłoby cool. No i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o ten audio. Za bardzo dobrze nie... za bardzo tutaj nie powiedzieli więcej o tym. PS5 będzie też miało duże nastawienie na PlayStation VR. Co swoją drogą też PlayStation VR będzie... obecne PlayStation VR, które jest PS4, będzie przednio kompatybilne z PlayStation 5, więc jeśli macie PlayStation VR, spokojnie nie musicie kupować następnego PlayStation VR, które też swoją drogą było tutaj potwierdzone, że będzie następny PlayStation VR, ale jeśli macie obecne PlayStation VR, nie będziecie musieli kupować tego następnego z PlayStation 5, więc to jest dobre. Ja osobiście PlayStation VR nie mam, ale może tam kiedyś coś. Mówią, że będzie to ogólnie takie też nastawienie. No, oczywiście nie będą tutaj, prawdopodobnie nie chodzi tutaj o to, że każda gra będzie ekskluzywna dla VR, coś w tym stylu, broń Boże. Tylko po prostu chodzi o to, że pewnie będą bardziej
nastawieni na produkcję gier VR. Że, no nie wiem, możemy dostać sequel do Astrobota na przykład. No, no nie wiem, w każdym razie VR będzie też dużym punktem PlayStation 5. Tak samo jak normalne gry, tak będą też gry VR. Może po prostu lepiej będą, będzie to rozwiązywane niż to było na PlayStation 4, gdzie, no przyznam szczerze, PlayStation VR jest strasznie, przynajmniej z oka konsumenta takiego jak ja, który tego nie ma i po prostu patrzy, jakie są na tą gry, nie jest to zbytnio opłacalne na ten moment, bo nie ma aż tak dużo gier, które przynajmniej mnie by ciekawiły, bo ostatnio na tym State of Play PlayStation zapowiedziana jedna gra taka o graffiti, czy coś, nie pamiętam jak się nazywa, ale w każdym razie była ładna i chyba nie była chyba nawet ekskluzywna dla VR-a, tylko miała tryb dla VR-u. W każdym razie to jest ciekawe. Nie wiem, jedyne, które mogę sobie przypomnieć gry, które mnie autentycznie ciekawią, to chyba Astrobot na, no właśnie na PlayStation VR. I co tam jeszcze było? Już chyba więcej nie pamiętam. Znaczy wiem, że jeszcze Iron Man wychodzi. To wygląda okej, chyba. No i w sumie nie wiem, Beat Saber jeszcze jest. O, to jest cool gra. Beat Saber, no. Znaczy w sumie gorsza niż wersja PC-towa, bo nie można chyba modów wgrywać, w sensie customowych piosenek, ale jest Beat Saber i Beat Saber jest fajny, więc no, to tyle w sumie mogę o tym się wypowiedzieć. I później Serny wspomina o tym, o właśnie o pamięci, o dysku, więc mówi, że pamięć była bardzo no, trudna, no bo gry coraz więcej ważą, na przykład tutaj jest podane akurat Red Dead Redemption 2 na PS4 miał prawie 100 GB, więc to jest na 1 terabajt, to jest no 1/10 terabajta jedna gra tylko, więc a jeszcze dodatkowo update jakieś i tak dalej, więc no ogólnie rozwiązanie jest takie, że będzie SSD. Wreszcie SSD będzie w PlayStation 5 i będzie to jakieś rozwiązanie customowe dla Sony, że nie jakie jest na przykład w dzisiejszych laptopach. Nie wiem do końca o co z tym chodzi, ale no jeśli to ma sprawić, że gry będą szybciej się ładować, to spoko. I za prezentację tego miał pokazał Serny Spidermana. To swoją drogą potwierdzi, to od razu muszę powiedzieć, tak, wsteczna kompatybilność z PS4 jest potwierdzona, ale dobra. Wracając, za pokaz dał Spidermana na PS4. Na PS4 fast travel, przeniesienie się z jednej lokacji do drugiej szybkie, trwało na PS4 Pro 15 sekund, a na PS5, na devkicie PS5 0,8 sekundy. Nawet nie jedna sekunda, co jest wow! To jest wielkie osiągnięcie jak dla mnie i po prostu jeśli to ma tak strasznie skrócić czas ładowania w grach i to dodatkowo taki wielki jak Spider-Man, to wow, to będzie świetne. Jestem ciekaw jak to będzie bardziej wyglądało, bo Cerny tutaj też ogólnie za przykład też pojawia taki, że trzeba, było to konieczne do zrobienia, bo SSD było wspierane na PS4 przez USB, ale praktycznie mógłby taki SSD kupić drogi prawie jak samo PS4, a czas ładowania mógłby się jakiś skrócić o 1/3, czy coś w tym stylu, więc to też nie była jakaś wielka zmiana, ale to, że właśnie 15 sekund do 0,8 sekundy to jest wow, jeszcze raz to powiem. Ale jestem bardzo ciekaw tej kompatybilności wstecznej z PS4. Fakt faktem, to jest praktycznie PS4 i PS5 to będą po prostu komputery w formie konsoli, no nie oszukujmy się. To nie jest już takie skomplikowana rzecz jak PS1, PS2, PS3, gdzie to były po prostu, no dosłownie, konsole zbudowane, a nie komputery, tak, dosłownie. PS4 to już jest komputer, ma architekturę praktycznie taką samą jak komputer i PS5 będzie po prostu ulepszonym PS4. I to mnie bardzo ciekawi. Prawdopodobnie do PS4 będą wychodziły patche, które będą dawały możliwość na przykład do większej rozdzielczości, powiedzmy natywnego 4K na PS5, które PS5 ma obsługiwać, co zakładam, że prawdopodobnie 4K to już będzie standard na PS5, więc prawdopodobnie nie zdziwiłbym się, jakby gry dostawały patche
Tak samo trochę jak Xbox One robi z grami na Xbox One, Xbox 360 i Xbox. I że niektóre gry mają po prostu ulepszone są, że na przykład są lepsze tekstury. Wiedźmin 2 mi tutaj przychodzi na myśl przede wszystkim. Wiedźmin 2 został ulepszony, lepszą rozdzielczość bodajże, większy dystans rysowania, lepsze tekstury, że ładują się wersje wysoko poligonowe i wysokie tekstury się ładują zamiast tych niskich. Ogólnie jest, ogólnie są poprawy. Rayman 3 też chyba dostał jakiś patch na Xbox One. Czy coś, czy Sonic Generations dostał, że działa w 4K i tekstury są bodajże lepsze. Więc no, to jest coś, co sądzę, że właśnie będzie, że będą, no właśnie, oczywiście nie możemy zakładać, że wszystkie gry będą to dostawały, no. Niektórzy po prostu nie będą dawali zbytnio, no nie będzie ich to obchodziło, no umówmy się szczerze, nie będzie ich to obchodziło, że o, jakaś ich tam gra z PS4 teraz jest na PS5, no dobra, i tak jest dobra, więc po co my mamy nasze środki wnosić w to, żeby teraz działała, nie wiem, w natywnym 4K, no. Więc nie spodziewajcie się, że wszystkie gry dostaną taki treatment. No chyba, że Sony wymyśli coś takiego, że automatycznie w locie, tak samo, bo tutaj jest wspomniane, nie wiem, czy to tu dokładnie, czy to gdzie indziej było, że niektóre gry będą wspomagane tak samo mniej więcej jak na PS4 Pro jest tryb Boost Mod, które trochę ulepsza niektóre gry, które patcha nie dostały do kompatybilności z PS4 Pro, w sensie no wiecie, PS4 Pro niektóre gry dostały kompatybilność, że mogą w 4K mieć obraz, że jakieś lepsze tekstury i tak dalej, i tak dalej. Niektóre gry tego nie miały i po prostu działały tak samo jak normalnym PS4, że miały spadki klatek w tych samych miejscach i tak dalej, i tak dalej, więc Sony dało to Boost Mod, które niektóre te gry poprawiało, że lepsza była stabilność tych gier i tak dalej i tym podobne. Mówi też o tym, że PlayStation 4 będzie wspomagało, miało dostęp do 8K. I szczerze nie jestem co do tego przekonany. Sądzę, że to będzie tak samo trochę jak to 1080i na PS2. Albo na, nie wiem, Xbox One S, że będzie możliwość, że na przykład, no nie wiem, na Xbox One S możecie sobie oglądać filmy w 4K i tak dalej, ale zbytnio gry nie działają w tym trybie. Na Xbox One X działają w 4K, ale na Xbox One S już nie. Tak samo jak na PS2 były jakieś 5 gier, które wspierało 1080i i w zasadzie nie były jakieś świetne, jedna z nich to była gra sportowa, więc no. Więc zakładam, że to będzie coś w tym stylu, że będzie jakieś tam małe grono gier, które będzie wspierało to 8K. Zakładam, że pewnie jakaś jedna sportowa gra się trafi, która będzie się renderowała w 8K. Ale większość to zakładam, że będzie po prostu renderowane w 4K i później możliwość upscale'u do 8K. Tak zakładam, że będzie. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale zawsze jest coś, no 8K już jest, są telewizory 8K, znaczy jest jeden z tego co pamiętam i było na nim pokazane Gran Turismo, więc zakładam, że Gran Turismo na PS4 będzie wspierało 8K, ale no, nie jestem co do tego przekonany, zakładam, mówię, że to będzie taka nowelka, że 8K nie jest też tak popularne, no bądź co, bądź 4K to jest, nawet nie jest jeszcze jakiś wielki standard w tym momencie. Ale no to jest, chyba sądzę, że to jest taki future proof rzecz, że jak się staną popularne, to już jesteśmy na to przygotowani, a nie, że musimy na przykład wydać PlayStation 5 Pro, żeby wspierało 8K. Więc lubię to, zgadzam się z tym. Bardzo fajnie. Jeszcze też muszę powiedzieć, że PS5 będzie wspierało fizyczne płyty, więc brawo PlayStation, że nie pozbywacie się, jak niektóre firmy, możliwości kupowania gier fizycznych. I stwierdzi też, że niektóre gry będą takie cross generation, czyli po prostu będą wydane i na PS4,
PS5 i na PS4. Był, o tym też poruszę w następnym leaku, znaczy w następnej rzeczy, która była leakiem, ale właśnie niektóre gry, które właśnie są w takim trochę długo wychodzą, sądzę, że właśnie też wyjdą na PS4 i na PS5. Przekładam jest Death Stranding, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, to tylko takie przykłady. No i na dobrą sprawę to było tyle z tego artykułu, więc przejdziemy teraz do PlayStation 5 leaku. No i w zasadzie tu jest to samo. Aha, jeszcze Cerny powiedział, że na 2019 niczego się nie spodziewajcie. Więc tutaj leak też o tym mówi i ja też tak sądzę, że właśnie PlayStation 5 będzie ujawnione w 2020 na E3. Sony nie będzie prawdopodobnie na E3, już w tym roku nie byli, więc zakładam, że prawdopodobnie nie będą na następnym, tylko zrobią State of Play albo to całe PlayStation Experience, czy co oni tam robią. No i tyle. Leak sam sobie był na Pastebinie i twierdzi, że to jest jakiegoś... jest pracownikiem jakiegoś third party dewelopera małego z Europy i pracował przez 8 miesięcy nad jakąś AAA grą i która ma być jako launch game do PS5. Więc co, o czym się tutaj dowiadujemy? W zasadzie wszystko to samo, właśnie mówię, co o tym E3, PS, o jakim dacie wydania, marzec 2020 lub sierpień bodajże 2020, ale nie jest to, wiecie, sfinalizowane. Mówi tu o PS Plus i PS Plus Premium. I PS Plus Premium będzie... Znaczy, o PS Plus Premium już były te plotki już dawno, ale mniej więcej tutaj jest sprostowane, co to ma dać i... PS Plus Premium ma dać wczesny dostęp do niektórych gier i kreowanie prywatnych serwerów dla takich użytkowników, więc cool, chyba. Znaczy, no rozumiem, no bo PS Plus to już jest takie, już same w sobie jest prywatne serwery, chociaż trudno nazwać to prywatnym, jak normalny konsument nie ma do tego dostępu, który nie ma PS Plus, nie ma dostępu do serwerów, musi kupić PS Plus, żeby mieć serwery, więc no trochę tutaj, ale to są po prostu jeszcze większe prywatne serwery, więc okej. Tutaj o specyfikacji technicznej nie będę tutaj tego czytał, bo wiem, że większość z was po prostu ma to w dupie. Jest tu powiedziane na DualShocku 5, co jest bardzo ciekawe. Jest tu powiedziane, że będzie miał kamerę, co zbytnio mi się nie podoba, bo problem... Wiecie, jak jest problem z PS z DualShockiem 4? Dlaczego baterie są takie okropne w nim? Dlatego, że z touchpada z PS5, z PS4, z DualShock 4 jest sczytywane, cały czas informacja jest sczytywana, czy dotykamy tego touchpada, czy nie. Jest to cały czas monitorowane, więc dlatego bateria tak szybko spada. Kamera to jeszcze jest gorzej. Jest to podobno dla VR-u, więc mam nadzieję, że nie będzie to działało cały czas, albo że będzie można wyłączać to, bo jeśli kamera zostanie jeszcze dodana, zakładam, muszą jakoś ten touchpad dać, chyba że po prostu, nie wiem, że będzie wstecznie kompatybilny też z DualShockiem 4, żebyśmy mogli używać też gier na z PS4 normalnie, bo tych jakichś 5, które używają tego touchpada, ale... No to jest... O Jezu. Jak kamera będzie cały czas 24/7 działała... Ulala, to... Baterie po prostu tak będą szły. Do pada, do PS5. Tylko prawdę, już równie dobrze mogłyby się być te kontrolery na kabel, bo to różnicy nie zrobi. Mówi też o jakichś analogach, że będą bardziej precyzyjne dla gier FPS, że będzie coś w tym stylu jak ten pad od Steama. Ja go nie miałem, więc no. I wielki... wielka rzecz, że... $500. 499 dokładnie, ale $500. Rzekomo jest to $100 straty dla
dla Sony i tak, więc ale $500. Oj, oj, oj. Zakładam, że w Polsce pewnie to będzie 2500 zł. Na dobrą sprawę, więc To będzie ból dupska i to wow. Zakładam, że mogą też tak koszty przez ten właśnie lepszy dysk. Ale wow. $500, wow. Pamiętam, jak był ból dupy, jak PS3 za $399 miało być. I było na $399. I Sony tak strasznie dostało po dupie, że zmienili na $299 bodajże. O stówę obcięli cenę bodajże. I to było wow. $500 to będzie dużo. Wow. I też wspomina właśnie o PSVR 2, o którym wspomniałem. Miał być podobno wielki boost jakości. Przede wszystkim rozdzielczość ma być do 2560x1440 w 120 Hz. Fajnie. Ma być bezprzewodowe, co będzie bardzo ciekawe. Ma mieć też śledzenie oczu. Bateria ma trzymać podobno 4 do 5 godzin, co jest całkiem spoko. Przynajmniej dla mnie mi się to wydaje, że całkiem spoko. Ma kosztować $250. Więc to jest... jeśli chcecie mieć pełny jakiś experience PS5, to... no, $750. Czyli jakieś, nie wiem, 4000 zł musicie wydać. Ojejku. To będzie ciekawe. Pan tutaj też mówi, ten leaker. Mówi tutaj o tym, jakie gry mają być. Gran Turismo 7, no to już jest raczej wiadome, bo Gran Turismo 7 został pokazany właśnie na tym telewizorze 8K, o którym wspomniałem. PUBG Remaster 4K. Znaczy, nie dziwi mnie to, że jakaś gra Battle Royale. Trochę mnie dziwi, że nie skontaktowali się z Fortnite'em, że Fortnite nie będzie od razu. Zdecydowanie jakaś gra free to play powinna być według mnie. Więc PUBG mnie trochę dziwi, że wzięli to, a nie Fortnite. Ale okej. The Last of Us 2 Remaster, Ghost of Tsushima Remaster i od 2 do 3 gier AAA plus jakieś gry na PSVR 2. I co mnie trochę dziwi, że nazywają to remasterem. Znaczy, to pewnie to jest coś w tym stylu, jak to było z The Last of Us 1, że był na PS3 i remaster na PS4, który nic tak naprawdę nie miał, to jest po prostu port. Rozumiem, dlaczego nazywają to remaster, bo to jest port, ale na dobrą sprawę, jak to będzie cross-gen, to mogliby po prostu, według mnie przynajmniej, po prostu jako jedną grę to wydać i PS5 by po prostu miał jakiś patch do tego. Nie wiem, może to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale dla mnie miałoby to więcej trochę sensu, że wiecie, wydamy jedną grę, jest możliwa do grania na obu systemach, ale na tym lepszym systemie musisz wgrać sobie patch, który daje ci pełny experience tej gry. To by dla mnie było najlepsze rozwiązanie. I to jest z ekskluzywów. Natomiast nie ekskluzywy. Battlefield Bad Company 3, nie jestem zbytnio ogarnięty w Battlefieldzie, więc no. Harry Potter, ta gra, która nie tak dawno, parę miesięcy temu dobrych już była zlikowana, że jest jakaś gra Harry'ego Pottera w produkcji, na którą jestem podekscytowany, bo jestem fanem Harry'ego Pottera, więc na pewno tą grę Harry'ego Pottera kupię, mam nadzieję, że też wyjdzie na PS4, ale no na pewno Harry Potter będzie w mojej kolekcji. GTA 6! Okej. I podobno Sony chce 1 miesiąc ekskluzywności mieć na GTA 6, co byłoby wielkie, jak wiecie, no GTA to jest bądź co bądź popularna seria, więc jeśli jeden system by miał ekskluzywność, no najpierw to było z PS3 i z Xboxem 360, że konsole miały
rok bodajże ekskluzywności i wtedy dopiero został GTA 5 wydany na PC, ale wow, na PS4, PS5, GTA 6, 1 miesiąc ekskluzywności to będzie po prostu... PS5 wtedy automatycznie wygra jak taką popularną grę i to będzie na tym jednym systemie. Oczywiście pewnie większość ludzi, pewnie duża część ludzi będzie po prostu sobie czekała ten miesiąc i kupią to sobie na, powiedzmy, Xbox 2 or, albo na, po prostu na Steamie. Ale no... No, będzie to ciekawe. Assassin's Creed, okej, i Horizon 2. Nie wiem, czy to jest mowa o Horizon Zero Dawn, bo nie wiem, kto dokładnie robił Horizon Zero Dawn, aż sprawdzę na szybko. Horizon Zero Dawn. Zakładam, że właśnie chodzi o to, ale kto robił Horizon Zero Dawn? Guerrilla Games. Nie wiem, kto to. Guerrilla Games, Wikipedia. Co oni robili? Oni są ekskluzywne. Oni są ekskluzywne na PS, dla Sony. Więc nie wiem, o jakim Horizonie tu mówią. Więc to jest dla mnie dziwne. W każdym razie Horizon ma być w 2021. Horizon 2. Nie wiem, dlaczego to jest, że jaka jest ekskluzywne. Może chodzi o to, że nie zostaną wydane na PS4? Może tak, może nie. Więc... Ale no, nie ekskluzywne PS5, więc... Nie rozumiem. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem zbytnie, bo... No bo Horizon 2 by tylko tak naprawdę miał sens Horizon Zero Dawn, ale problem jest taki, że Horizon Zero Dawn jest właśnie został zrobiony przez to Guerrilla Games, który jest first party developerem dla Sony. I więc nie rozumiem. Okej, dobra, jest to trochę sprzeczność, ale okej, dobra, let's go with that. Więc no, to by było tyle, jeśli chodzi o same te newsy o PS4. Jak dla mnie brzmi całkiem dobrze. Na pewno jakbym miał pieniądze, to bym kupił. Chociaż kusi mnie myśl o tym, żeby sprzedać PS4. Jak będzie to w pełni kompatybilne z PS4, to kusi mnie myśl, żeby po prostu sprzedać PS4 i kupić PS5. Ale to się jeszcze zobaczy, bo najbardziej mnie interesuje fakt tej wstecznej kompatybilności, bo jak wiecie dobrze, wiele patentów było ostatnio, znaczy 3-4 chyba. Cztery chyba patenty wleciały z kompatybilnością wsteczną dla PS5. I z tego, co było tam określone, to było takie ostateczne, że dla wszystkich konsol PlayStation. Co jest bardzo mylące, bo bardzo bym chciał, żeby było PlayStation 1 i PlayStation 2 chociaż wstecznie kompatybilne na PS5, bo to, że PS4 nie miało chociaż nawet PS1, to dla mnie jest czarna magia. Więc... Wsteczna kompatybilność dla PS4 jest potwierdzona, co jest bardzo dobre według mnie. To jakby PS4, jakby nie było kompatybilności wstecznej na PS4, to było po prostu tragedia istna. Więc sądzę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby przywrócić wsteczną. Ja jestem zawsze za wsteczną kompatybilnością, dlatego Xbox mi bardzo zaimponował ze swoją kompatybilnością wsteczną. Niezbyt, bo kompletnie chyba zapomnieli o oryginalnym Xboxie i tak cały czas od paru dobrych miesięcy bodajże na tych 21 grach się zatrzymał, więc to jest trochę smutne, ale... no, Xbox 360 na ostatnim Inside Xbox zostało zapowiedziane, chyba 5 gier bodajże. Ale mówię, jeśli PlayStation 5 miałoby więcej wspierać, mówię, PlayStation 1, PlayStation 2 co najmniej, jeśli uda im się wycisnąć PS3 jeszcze z tego, to PS5 będzie jednym wielkim sukcesem. Nie mam nawet do tego wątpliwości, że PS5 będzie sukcesem, jak po prostu całą historię PlayStation możecie mieć na jednej konsoli, to wtedy jest wow. Jedno wielkie wow. Wtedy to jest. Ale mówię, PS3 mogę wybaczyć jakoś, bo jak bardzo bym chciał PS3, tak wiem, że PS3 jest po prostu bardzo skomplikowanym urządzeniem i emulowanie tego jest graniczące z cudem. Mówię, ledwie tak naprawdę działa, znaczy ledwie, no działa emulator PS3, ale jakiej trzeba bestii do tego, żeby to działało, to już jest szalone. I z tą kompatybilnością wsteczną zakładam, że prawdopodobnie będziemy mogli zobaczyć remastery z PS3 teraz na PS4.
No mówię, jeśli nie wycisną tego PS3, to zakładam, że będą dawali jakieś remastery. Bo wiecie, pod koniec życia PS3 już tak naprawdę nie było jakichś gier, tylko zaczęli, pomyśleli sobie, wiecie co, wydam remastery z PS2. I tak mieliśmy trylogię, mieliśmy remaster Shadow of the Colossus, Ico, The Ratchet & Clank Trilogy, Jak and Daxter Trilogy, Sly Cooper Trilogy, co jeszcze było? Metal Gear Solid było remasterowane. No i pewnie jeszcze inne gry, o których nie pamiętam, jakie były remasterowane z PS2 na PS3. Niemniej jednak, no, PlayStation bardzo polubiło chyba te remastery, no bo parę remasterów właśnie z PS3 wyszło, jak na przykład Uncharted Nathan Drake Collection. I to jest jedna rzecz, jaką mogę sobie przypomnieć. Jeszcze remastery z PSP dali, jak LocoRoco 1 i 2, co swoją drogą niedawno się dowiedziałem, że dwójkę remasterowali. Patapony remasterowali, Parapod Rapper wersję z PSP zremasterowali, i Metal Slug'a i ogólnie wiele rzeczy z PSP remasterowali, więc sądzę, że teraz będziemy widzieć też jakieś właśnie remastery z PS3. Mam kciuki, trzymam za Ratcheta i Clanka, bo naprawdę chciałem zobaczyć trylogię Future, chociaż trylogię Future w pełnym, przynajmniej 1080p. No, Full HD przynajmniej, no. Kurde, no. Normalny Ratchet & Clank Future nawet, chyba ani jedna gra nawet nie wyciągła 720p, więc Full HD to było po prostu overkill, ale naprawdę musiał to zobaczyć w Full HD. Więc no, to by chyba było na tyle w tym, w tej pogadance. Pogadaliśmy trochę o PS5. Jestem podekscytowany, zdecydowanie będę to śledził. Pogadaliśmy trochę o wstecznej kompatybilności, o czym zawsze lubię gadać. I to tyle, no. Więc dzięki wam za oglądanie. Oczywiście swoje myśli na temat PS5 możecie dać w komentarzach. I na razie, cześć! Pa, pa!